Sara, jak mogę rzucić takie zdjęcie na Instagrama? Inaczej sobie wyobrażałam prezent na Dzień Dziecka. Dzień dobry. Mam tylko bony interplanetarne. Wow. Hej, córeczko. Co powiecie na taką pozę? Tylko nie to. Hejka, rodziska, jak wam minął Dzień Dziecka? Mam nadzieję, że świetnie. Dzisiaj sprawdzimy, jak świętowano ten dzień w różnych rodzinkach. Jeśli lubicie Dzień Dziecka, zostawcie łapki w górę i zaczynamy. Dzień Dziecka w rodzinie leniuchów. Mamo, tato, wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Nie wiem, nie chciało mi się nawet zaglądać do kalendarza. No dzisiaj jest Dzień Dziecka i będę mogła robić wszystko, prawda? Jasne. Super, to co robimy? Jedziemy do parku rozrywki? Nie, chce mi się. To może pójdziemy do zoo? Nie, za dużo chodzenia. To co będziemy robić? Najpierw pozamiataj salon, a potem wyjmij rzeczy ze zmywarki. Aha, a jak skończysz, to wynieś śmieci i podaj kwiatki. No ale przecież dzisiaj jest Dzień Dziecka. Dokładnie. Dlatego dziś dzieci robią wszystko, tak jak powiedziałaś. Oczywiście, jak chcesz, możesz jeszcze nam w czymś pomóc. Nie, myślę, że to już wystarczy. Nie chcę być zbyt zachłanna w Dniu Dziecka. Ona jest taka pracowita, nie wiem po kim to ma. Dzień Dziecka w rodzinie marynarzy. Hej, słodziaku, pomóc ci? Ahoj, załoga! Ahoj, kapitanie! Jesteście gotowi na Dzień Dziecka? Tak, kapitanie, Majtek Wiktor już się ubiera. Świetnie, dziś zabiorę was w miejsce pełne skarbów. Wreszcie pojedziemy do sklepu po nowe ciuchy, już z wszystkiego powyrasałam. Nie, chodzi mi o prawdziwe skarby. I jak tam zadowoleni z Dnia Dziecka? Tato, codziennie jesteśmy na morzu i co z tymi skarbami? No przecież zawsze wam mówiłem, że morze skrywa największe skarby. Inaczej sobie wyobrażałam prezent na Dzień Dziecka. Ja też! Rodzina instagramerów modowych. Hejka, kochani! Nie wiecie, jak się ubrać w Dzień Dziecka? Właśnie wam wrzuciłam na Instagrama proponowaną stylówkę. Nie wierzę, mam już 7 followersów na Instagramie. Ja mam 8. A ja mam 9. Ilu? Pokaż. Sara, jak mogłaś rzucić takie zdjęcie na Instagrama? Ale o co chodzi? Fatalne! Chodź, jedziemy na zakupy modowe. Musimy ratować twoje social media. Aha! Hejka, kochani, jesteśmy w sklepie Reporter Yang w Czeladzi. Zobaczmy, jak wygląda wiosenno-letnia kolekcja. Widzę tu dużo kolorowych ciuszków. Okej, pora coś przymierzyć. Okej, zagłosujcie w ankiecie, którą stylówkę wybrać. Tę czy tę? Przepraszam, ale za to jeszcze trzeba zapłacić. Tym pan się tym zajmie. A? W takim razie zapraszam pana do kasy. Mam dość tego instagramowego hobby mojej żony. Dzień Dziecka w rodzinie artystów. Jak dziś pięknie. Pora sobie sprawić prezent na Dzień Dziecka. Córeczko, napisałem ci wiersz na Dzień Dziecka. Chcesz posłuchać? Tak, dadusiu, oczywiście. Na górze róże, na dole fiołki, a ja cię kocham, mimo że puszczasz bąki. Coraz lepsze są te twoje wiersze. Dzięki. Córeczko, ja też mam dla ciebie coś specjalnego. Dziękuję, mamo, jest piękna. O, widzę, że już namalowałaś sobie taką samą. No nic, zostawiam dla siebie, mi też się podoba. Na pewno świetnie będziesz w niej wyglądać. Dzień Dziecka w rodzinie Sknerusów. Hej, córeczko. Proszę, mam dla ciebie prezent z okazji Dnia Dziecka. Naprawdę? Mamo, mówisz poważnie? Tak, kochanie. Jak to? Przecież od 3 lat nie dostałam od ciebie prezentu na Dzień Dziecka. Ach, była promocja w Reporter Yang. Przymierzaj. Ale super, nie spodziewałam się tego. Jestem gotowa. I jak? Świetnie pasuje jak ulał.
przestań, co ty robisz? No jak to co? Odrywam metkę. Zwariowałaś? Po prostu ją schowaj. Za rok twoja kuzynka ma urodziny, damy jej te ciuchy w prezencie. Naprawdę? Oczywiście, i tak z nich wyrośniesz do tego czasu. Mama nigdy się nie zmieni. Rodzina miliarderów. Mamo, co dzisiaj robimy z okazji Dnia Dziecka? Może kupimy prywatny jacht i popłyniemy na Malediwy? Etam, nie chcę spędzać całego dnia na łodzi. Może wykupimy lot kosmiczny u Elona Muska? To nudne. Robiliśmy już to 5 razy. Racja. A może po prostu pójdziemy na zakupy, tak jak wszyscy? Od lat nie byłem na zakupach. Wszystkie moje ubrania są szyte na miarę. Przyda nam się mała odmiana. Zgadzam się, matko. Dzień dobry, w czym mogę Państwu służyć? Dziękuję, poradzimy sobie. Oczywiście, proszę się rozejrzeć. Córko, wybieraj. Dobrze, mamo. To może chwilkę potrwać. Okej, podoba mi się to, 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 to i to. I to, i w ogóle wszystko mi się podoba. Mężuś, Sara wybrała. Dobrze, proszę spakować cały sklep, bierzemy wszystko. Jak to wszystko? No tak, cały sklep. I poproszę do tego torbę papierową. Obawiam się, że nie mamy tak dużej papierowej torby. Rodzina podróżników. Ach, spójrzcie, jak wokół jest pięknie. Nie każdy może spędzić Dzień Dziecka na łonie natury tak jak my. Tak, tak, jasne, tato. Aby ten dzień był wyjątkowy, dziś zdobędziemy szczyt Himalajów. Odkryjemy 2 nowe wyspy, a na koniec odpoczniemy sobie w naszym przestronnym namiocie. Tato, już od roku podróżujemy. No właśnie. Na początku wycieczki pod namiot były super, ale po kilku miesiącach przestały mnie cieszyć. Wystarczyłoby po prostu iść do zoo, tak jak inni. Dzieci, podróże kształtują charakter, poszerzają horyzonty. Można powiedzieć, że codziennie macie Dzień Dziecka. Zaraz, mam nowy plan. Zbierajcie się, idziemy pieszo do Afryki. Co? Dlaczego? Pora na safari. Tylko nie to. Po co mówiłam o tym zoo? Rodzina kosmitów. Mama, co robimy na Dzień Dziecka? Nie wiem, może polecimy na Ziemię. Ziemia? Co to Ziemia? To ta trzecia planeta od Słońca. He? Ludzie chyba nie lubią kosmitów. A co jeśli nas rozpoznają? Spokojnie, założymy coś na głowę, żeby wtopić się w tłum. No dobra. Dzień dobry. I co? Podoba ci się coś? To jest ładne, ale na mnie nie pasuje. A? Przepraszam, macie taką tylko z 4 rękawami? Oj, obawiam się, że niestety nie mamy. W takim razie poszukam spódniczkę. Tą spódniczkę. Oczywiście, zaraz zapakuję. Karta czy gotówkę? Mam tylko bony interplanetarne. Jeszcze nie spotkałam się z taką formą płatności. Dziękuję, do widzenia. Rodzina chwali pięt. Cześć pięta, co dostałaś na Dzień Dziecka? Dostałam słonia na złotym łańcuszku, a ty? A ja byłam w spa i zrobili mi pedikir. Ale z was chwali pięty? Rodzina sportowców. Słuchajcie, dzieciaki, z okazji Dnia Dziecka mam dla was taki oto szczero-złoty puchar. Wow. Wygra go ten, kto pierwszy dobiegnie do mety. Podejmujecie wyzwanie? Jasne. To co, gotowi do zawodów? Tak. Do biegu gotowi, start! Jak to, tato, biegniesz z nami? No jasne, chcę ten puchar! Ale my z tobą nie mamy szans! No to szczero-złoty puchar należy w tym roku do mnie! Jak co roku, tato! Za rok może wam się poszczęści! No to były zawody i jak zwykle mamy zawód! Rodzina żółwi. Cześć, Bartuś! Wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka! Dzięki, Osi. Wzajemnie!
A teraz wam pokażę, jak wyglądał mój dzień dziecka. Po pierwsze, zrobiliśmy sobie z klasą piknik zamiast lekcji i teraz idziemy do zoo. Czerwone pandy. To jest król Julian. Patrzcie, rodzinka osi. Jesteś małpą? Cześć, Jumale. Cześć. Ja tak nie umiem. Było bardzo fajnie, tylko Natalia utknęła na jednym z dinozaurów. Co powiecie na taką pozę? Chciałabym się przytulić do takiego kociaka, ale mama mi nie pozwoliła. To moje kuzynki Sarenki. Dostaliśmy też dużo nowych ciuszków z Reporter Young. Ja też dostałam. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście Dzień Dziecka. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subki i do zobaczenia. Pa!